W ubiegłym tygodniu dyżurny wówczaskiej policji otrzymał zgłoszenie, iż w miejscowości Niwnice biegają luzem dwa groźne psy rasy Amstaw. Mieszkańcy miejscowości bali się wyjść z domu. Na miejsce przyjechali dzielnicowi, został także wezwany pracownik schroniska Przylasek i komendant Straży Miejskiej. Przy użyciu specjalnego urządzenia policjanci wraz z pracownikiem schroniska schwytali psy. Teraz policjanci ustalają właściciela psów, przeciw któremu zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Na policję zgłosiły się także osoby, które zostały ugryzione przez te psy. Policja apeluje do właścicieli psów, aby pilnowali zwierząt, w szczególności gdy są to rasy uważane powszechnie za groźne. Jeśli ktoś wie, czyje psy widoczne są na filmie, policja prosi o kontakt z dyżurnym pod numerem telefonu widocznym na ekranie.